Dzień dobry, cześć i czołem, witam was. Bardzo serdecznie, jestem Paweł, a dzisiaj jest Joszelka Iren. Hejka! Hello! I tańczę przed wielkimi pośladami. Co? No, bo na ścianie mam takie poślady wielkie i stanąłem przy nich i tańczę. A ogólnie rzecz biorąc, to bierzemy się za tuning nowych samochodów i na pierwszy strzał wzięliśmy... No właśnie, wejdźmy może na stronę internetową. Najdroższe auto z aktualizacji. Ja tutaj... Tak jest, czyli Bolokan Envisage. Bo cię boli. Bolokan? Bo cię boli coś. Bo cię boli Envisage. Dobra, tak. Okej, w sumie dobrze to brzmi. Za 2 482 tysiące. No właśnie, jak oceniacie ten samochód? Mi się najbardziej... Od razu do wywalenia. Ale wizualnie jest... najbardziej podoba mi się ze wszystkich samochodów, które do tej pory są tu udostępnione. Teraz no, zróbmy coś tak, kontrowersyjnego. Przed tuningiem wygląda w miarę ciekawie, ale jest elektrykiem, więc no. Nie ma szału, nie ma chyba, szału. Chyba, że w tuningu będzie można zrobić coś innego, na przykład silnik spalinowy tu rzucić. Mnie tylko zastanawia, co to robią te dwie butle z tyłu, bo to są jakieś wielkie, nie wiem co to jest. Nie mam pojęcia. To jest ekosystem własny. Lepiej czasami nie pytać. A nie jest? Czekaj, chwilę, moment. Może to jest ten na wodór ten samochód? Chyba na... No nie, ej, nie na elektryczny, tylko dlatego są w butle, bo jest na wodór, nie. Ten nowoczesny taki. Ale to było złe, Joszela. Było i jest. A no i tak, rurę wciskasz sobie w poślad. Dobra, i pierdzisz. To może jak chcę przeczytać ten opis? Więc ja proponuję w takim razie, weźmy się za tuning w tym momencie. Ja już nie wiem, czy tego wycinasz, czy nie, czy to robisz. Nie, ja to nie wiem. Dobra, okay. Nie wiesz jeszcze, dobrze. To ja tak dobra, ja teraz... Zrobię to 20, tak szybko. 22 opcje tuningowe. Okej. Okay. To bierzemy się powoli. Wykończenie karoserii. Co to zmienia? To mi się nie podoba. No. To zmienia, że brzydkie okay. I brzydsze. Co to zmienia? Najgorzej, gdzie to się zmienia? Kute. No te czarne elementy ci zmieniają na kute na przykład i one wyglądają jakby to były z węgla po prostu. Nawet nie widzę różnicy. No bo masz źle ustawiony monitor pewnie. Sam jesteś źle ustawiony. O rano, ale tu mi się nie podoba, że jest tak mało opcji teraz. Kaczkę sobie weź. Hamulce oczywiście bierzemy ten, kaczka. Kaczka no, jest dużo, jedna, tylko w dużo, innych kolorach. Tak, jedna kaczka w różnych kolorach. No to jest jakaś chyba... Wow, zapinki na maskę. Dobra, nadkola. Duża ilość nadkoli do wyboru. Za tą cenę to auto jest do kosza. Na razie jestem na nie. Znaczy, auto już wygląda inaczej, ciekawiej, ale myślałem, że przynajmniej będą jakieś fajne opcje tuningowe, które będzie można tutaj porobić. Nie, a tylko one... po dwie opcje, po jedną. A tutaj jest naprawdę jakoś taka bieda edition. Dobra, dokładki maski. Jest taka bieda, że sobie kartę graficzną z RGB muszę włożyć tutaj. Nie, te dokładki to są takie specjalne, że po prostu jak jedziesz po... Oj, właśnie, te dokładki są specjalnie, że jak wyjdziesz na chodnik, i weźmiesz przechodnia, to normalnie to jest taka... Zabierasz go za sobą, tak. Nieważne. Zabierasz go na przejażdżkę. Ty to no. Jesteś jednak szalony. Szalony! Jebłoj! Technopazy! Dobra, tak. Nie chyba, te auto chyba bym musiał sprzedać. Zdecydowanie, nie ma sensu w nie nawet inwestować. Oznaczenie? Jest jakiś pan bezdomny z Warszawy, chętnie... Podam, żeby przekazał dalej. Myślałem, że to jest najładniejsze auto do tej pory. No ja też ale myślałem, jest najbrzydsze. Najfajniejszym, ale ja kurczę na razie... kontrowersyjnie i powiedzieć, że nie masz gustu, ale ej, teraz... patrz, w ogóle jest ten... teraz Itasza. Jest brzydkie. Oznaczenie Itasza jakaś, co to ma być? Ja nie mogę, ja nawet nie wiem. Ja nawet nie wiem. O, wezmę to. Po co to w ogóle auto dali? Ja nie wiem. Znaczy jest futurystyczne, fajne, ale jak się zacznie tuningować, to tak widzę, że tak raczej idzie tak średnio. No za tą kasę? No to tak... Starej, nawet się nie chce. Puty karbonowy dach. Nie chcę go kolorować nawet. Nie, no nawet. Pięknie to wygląda, naprawdę. Ja wiem, co zrobię. Dobra. Wezmę go na złoto pomaluję i na zło mi dostanę więcej. Spoilery zderzaka. Na 100% aha, tak właśnie będzie. Ale panie, to jest Amelinium, tego nie pomeluję. No tego się nie da. No i właśnie, teraz nie mogę tego pomalować, bo to Amelinium. No właśnie, no to ej, co to jest dziwisz? Super szybkie skrzydło, przepraszam bardzo, ten spoiler. Jeszcze nie wiem, bo nie widziałam. Ej, słuchajcie, to wygląda jakby ktoś ściankę z karton gipsu chciał tutaj za chwilę podstawić. Zaraz dopiero zobaczę, co masz. Super.
Aha, super szybkie skrzydło. Co to jest? Okay, ja cię kręcę normalnie. O, sprzedaj, kusząca opcja. Jest to całkiem fajna opcja. Nie, najpierw musisz pokazać, jak ładnie zrobiłeś. Wiesz, gdzie jest moja... I babeczka mnie pyta, czy potrzebuje coś do picia. 3,5 litra. Nie. Wody. Nie, tak. Nie, tutaj jest guzik do pociągnięcia, żeby sobie zrobić kabuł. Tak jest. Okej, okay, dobra, to teraz tak, ja biorę się za chwilę za lakierowanie i biorę się jeszcze za koła. I zobaczymy, co wyjdzie. No właśnie, o nim mówiłem, nie? No tak. Mówię ci, normalnie taka podstawa do zbudowy tej ścianki z kartą gipsu jakiejś chyba. Ale ja nawet nie biorę tego, to co ma być. O kurde. Ja nie wiem, co ten spoiler zrobi. On spowoduje, ja że. Tak, spowoduje, że masz większy opór. Nie będzie to. Masakram. Ja nie mogę. Masakra. To jest najgorsze auto, jakie do tej pory. Nie. Ja, ktoś potrzebuje skrzydła do samolotu. Masakra, masakra. Dobra, lakierowanie jeszcze. Żeby nie było mnie widać za tych szyb, to zrobię limuzynowe. Ale nowych kół nie dali, no super. Ale mogliby dodać jakieś nowe koła, na przykład klaksony, ja bym się trochę cieszył. Mogliby. Mogliby, ale tego nie zrobili. Co się dziwisz? Dobra, teraz... A niech te... Lakier. lakier. A to jest amelinium, no. To jest amelinium. Koła, patrzcie na to, jakie są koła nowe. Nowe są takie, że... Nie ma ich wcale. Wysuwa się z ręki wam palec środkowy. Ja nie wiem, o co ci chodzi. Boguj się. Ja? Jestem grzeczny. Tylko pan Paweł jest taki nijaki. Jest bardzo cichy teraz. Nie, właśnie patrzę... Spoiler go przycisnął i leży, nie może oddychać. Tak właśnie ja było. Ja za chwilę wam coś jeszcze pokażę, za chwilę, ale to ja dobra. Ja się boję. Można go sprzedać, dostajesz dwa razy więcej? A i sądzisz się wydawał, okay. Grało? Ja dam jakiemuś NPC-towi grze. Dobra, wiecie co, ja już jestem gotowy, zrobimy sobie samochód na tip-top, tak jakbym... Aha. Dobra, ogólnie auto i tak będzie do sprzedania najprawdopodobniej. Także za chwilę się gdzieś spotkamy na pewno. I przetestujemy ten samochód w boju. No właśnie. Tak. Też macie tak, także... że żadne opony nie pasują? No żadne opony nie pasują, dlatego biorę jakiekolwiek, które jakkolwiek do tego, jakkolwiek pasują. Także ja już wyjeżdżam. Zaraz sobie sprawdzimy, może się okaże, że ten samochód będzie super ekstra wypasionie jeździł. Oczywiście, o właśnie, ten samochód można wyposażyć w razie czego w agencji można tuningować i wtedy będzie zagłuszacz namierzania rakiet, albo moduł do zdalnego sterowania, albo miny poślizgowe. Czyli coś, czego w ogóle nie używam, więc dlatego też nawet tam nie tuningowałem. No, niech będzie to. Nie da się. No dobra, biorę tak. Znaczy dość dobrze trzyma się drogi, muszę wam powiedzieć. Nie polecaj. Znaczy wiesz, jak chcesz zamkniętymi oczami jechać, to spoko, nie? To naprawdę świetnie się prowadzi. O matko. Dobra, teraz ale jak przyklejone drogi, mam wrażenie. No dobra. Niech będzie. Ja nie mogę. Czy ja wszystko zrobiłam? Nie wiem. Czemu pan Paweł tutaj jest? No właśnie, nie wiem, czemu ty tu jesteś. Ja się tutaj tuningowałem, nie widziałeś? Aha. No, myślałem, że to Joszaka tutaj tuninguje. Aha. Jak czasowo stoimy w ogóle? Nie wiem, 9-10 minut? Zależy, kiedy wyciąłeś. 10? Kończyłam, jadę. Tak. Tak, wszyscy dojeżdżajmy już? Dobra, no to chodźcie, spotkamy się na skrzyżowaniu. Skrzyżujmy nasze envizarze. Proszę cię. No wiedziałam, że weźmiecie ten spoiler, głupi fujka. Ja go wziąłem specjalnie, wiesz co, mnie, chcę sprawdzić coś. Dotknij mojego spoilera, no. wiesz to. Czekajcie, wiecie co, podjedźmy tylko, żeby to ładnie wyglądało na plac budowy tutaj, może nam coś runie na to auto. Dobra, ale gdyby nie ten spoiler, to auto... Gdyby nie to, że z elektrykiem. Wymazać fakty, które nam nie pasują, to na pierwszy rzut oka wygląda całkiem fajnie. No, nie, spoko, naprawdę na początku fajnie wygląda, ale ten tuning jest taki trochę biedny, mógł być bardzo troszkę bogatszy. Biedny.
Oni tu jedzą, a ja im kurzę jeszcze. No, a właśnie, jedna rzecz jeszcze, słuchajcie. Wejdźcie do auta sobie, dajcie sobie na pierwszą kamerę. I zobaczcie na deskę rozdzielczą, jak ona wygląda. No jest i... To to jest kawał blachy, czy co to ma być? To jest zardzewiały kawał blachy? To jest dykta. Nie wiem, co to jest, straszne. Czasami lepiej nie pytać. Dobra, słuchajcie, ja proponuję sprawdzić jedną rzecz, mianowicie, Ren, jakbyś mógł tutaj stanąć mi z tyłu. Dobra. Na tym, chciałbym sprawdzić, czy twoja postać będzie tam zbugowana i będzie mogła po prostu sobie... stać? Może niekoniecznie stać. Ale w sensie zaczepić się tam, wiesz? Także, do... Także stań jeszcze raz, ale do przodu podejść, wiesz, żeby się tam zblokował. Coś w tym stylu? Czekaj, to prowadź. Aha, że no to powiedz, że na dachu, no, czy na tylnej szybie. Tutaj, tu, no. Tu, no dobra, no. Dobra, no. No to ja sobie tu postoję, Jaruna. To gadać ci nie można. Gdzie mnie tam zrzucasz? Nie, dobra, myślałem, że to będzie fajnie działało, a to nie działa w ogóle. Nie działa. Dobra, słuchajcie, więc moja propozycja jest taka. Weźmy te fury, w takim bądź razie, i proponuję, żeby... Topicie. One są cichutkie, nie będzie ich słychać. Więc możemy zrobić bardzo fajną rzecz, czyli pojechać po chodniku. Ej, wciągnęłam go kołami. I pociągać, no dobrze, bo masz odkurzacz. No właśnie, mamy odkurzacze, które wciągają tak naprawdę, to jest jedna rzecz. Ała. Jest już dzień, więc za chwilę tutaj będzie tłum ludzi. Człowieki do domu, można powiedzieć. Rekin elektryczności, Jaszela. Rekin do domu. Ale najlepsze jeszcze jest to, że ja mam na przykład te skrzydło, nie? No właśnie. Więc jadę, gościu leci, albo gościuwa, i przelatuje mi prosto po skrzydle. No i o to chodzi, patrzcie, pięknie. Nie wiem, czy o to chodzi, ale może nie być. No super. Ja szukam przechodniów. Czekaj, dostanę... Co jest? A, wydarzenie jakieś. Dobra, myślałem, że policja mnie teraz nie będzie ścigać. Ej, muszę co podjechać... tam jeszcze lasz? Muszę podjechać gdzieś, gdzie będzie więcej ludzików. Właśnie, ja też ich szukam. Dopiero dzień wstaje, więc wiesz. O, czekaj, motocyklista. Motocyklista się nie liczy. To rano temu elektryk daje. Tak jest, dokładnie. Ciekawe co. Strzał w czoło. Strzała? Dobry, co pan taki zmęczony? Ale przeleciał przez barierki na autostradę. Nie ma to jak dobra soczy. Ale poleciała! Nie tam przy pani. Biegnie pani gdzieś? Gdzie się pani śpieszy? Ajajaj. Co ją wyzywasz? No bo ona taka dostała. Myślałem, że będzie miękko lądowała, wiesz? Oni już chyba nie wstaną. Ja tutaj trenuję jedno. Nie, ale super, tylko czekam na policjantów właśnie. No, zapraszam. Żeby policjanta jeszcze machnąć. Dobra, jest, wytrzymała jest. Słuchajcie, ogólnie jest duży plusik, mi się wydaje, tego auta, że z tyłu są jakby żaluzje, więc... Zemdlała. Więc podejrzewam, że nam to coś powinno teoretycznie dać. Powiem wam, że to auto ma dziwną grawitację, jeśli o to chodzi. Ale zostałaś ładnie potrącona. Wstajesz? O ty. Połóż się. Zemdlej. Policjant, dobra. Zemdlała, bo wypadł jej pieniążek. Ej, możemy zrobić face to face z tym autem? Mnie coś ciekawi. Ale chciałabym coś sprawdzić, no. Chciałabym coś sprawdzić. Ale auto przepych. No właśnie, to chciałabym sprawdzić. Teraz właśnie... Dużo was tutaj. Nie ma objadania się pączkami! Reszaka, gdzie ty jesteś? Tutaj. Nie wiem, czy jadę do Rena, czy jadę do Pawła. Też nie wiem. Idziesz do mnie. Do Rena, dobra. Dobra, to jadę do ciebie i jestem dość daleko, więc jak nie będziesz jechać, zatrzymasz się, to będziemy mogli zrobić face to face. O. Trzej na wstecznym na razie. Gdzie ty jesteś? Na wstecznym jadę. Tam jest. Ale wyróżno. Nie, normalnie działa. Po prostu zwykle zderzenie. Bo ja byłam lekko rozpędzona tylko. No to właśnie teraz dobrze, lekko, mocno rozpędź. No to jadę rozpędzić. Jadę. Dokładnie. Ale pa. Jadę. Jak lata. I co jest? No mówię wam, że ta grawitacja tutaj tego auta jest coś nie tak. Nie, moja kobita normalnie tutaj jakoś dziwnie poleciała. Twoja kobita. Rozpędziłem się. No. Typiarka, wjechałem w typiarkę, zrobiła salto. 10 metrów nad ziemią, wylądowała i biegnie dalej. No w tym samym momencie właśnie mnie to samo było właśnie, że babeczka normalnie potrącona niby. A nagle ona wstaje i ona poszła dalej, nie? Ja nie mogę. A mi auto wywaliło na boki. Na boki, no dokładnie. Nie wierzę. To było... Ona oszukała Matrix. Nie ma robienia zdjęć. Masakra. No dobra, słuchajcie, ja myślę, że tutaj trzeba będzie wyjąć chyba spluwy. Co? Jak to spluwy? Po co ci spluwy? Ja mam dwie gwiazdki bez wyzwania spluwy. Nie, no ja to łapię totalnie... ryb na spoiler, stary.
auto mi zawisło. Możemy te auta spalić. Jak możemy. Kiedyś... Tak, na pewno zrobimy tak, oczywiście. Popić. Tylko kiedyś inne. Czekaj, sobie tu wejdę na górę chyba. Dobra, uj, jaka fajna blondyneczka. Siadaj proszę pani do mnie. A nie, nie, no to nie, no. Nie, nie wszystkie lubią siadać do auta. Czekaj, dobra. Dałbym jej agencję moją. Dobrze. Celebrytu w prezencie ślubnym. Aha. Właśnie tak, właśnie tak. Dobry. Ale czułe spotkanie. Nie, to auto, jak najbardziej się da. Policja goni mnie. Dobra, wezmę sobie minikuna chyba, w takim razie. Nie mam pancerza, poważnie? Poza ci pancerz. Bo ja tutaj robię kuku. No, wyżej na górę. Filmowe, filmowo, filmowo. Filmowo było. To było filmowo. O czym ty mówisz? Bardzo filmowo. Akcja była filmowa. Akcja była filmowa. Firmowa. A, firmowa. Firmowa, tak. Dobra, okej. Okay. Może być firmowa i filmowa, bo to samo, to to samo. Jak pani jeździ, prawo chciałam policjanta przetrącić. Dzień dobry, jak tam się... Oh. Dobra, zejdę gdzie wsiadasz? Maskę na pamiątkę. Moja maska, na pamiątkę. Dobra, słuchajcie, nie jedzie, chodźcie, jedziemy chyba to spalić po prostu, bo to będzie najlepsze taki rozwiązanie. Taki plan. O, to tylko... patrzcie, tutaj jest parking, gdzie jestem. Patrzcie, jesteście też blisko. Czekaj, tylko... Czekaj, dobra, muszę zadzwonić do... trzeba zadzwonić. No do Lestera wujka zadzwonię. Tak. Panie wujku! Wujek nas wszystkich. Jak niedostępny? Dlaczego niedostępny? Ja się a bo ja do niego dzwonię teraz. Nie, niedostępny niż poziom pościgu jest niedostępny. Faktycznie, u mnie też. A u mnie normalnie zadziałał wujek. Co jest? A, was nie lubi, was nie lubi. Dobra, czekaj, tutaj muszę pójść normalnie. Wujek. Właśnie tak, ciu, ciu, nikomu nie mówcie, nie mówcie nikomu. Dobra, idę się rozmawiać. Ja mam 4 gwiazdki, nie? Niedostępny dalej. No też niedostępną dalej. Ren, wykorzystałeś. Nie, nie, ja nie wykorzystałem. Wykorzystałeś wujka. Cały zapas. Zadzwonię do Lestera. Bo to jest kwestia, że jest po prostu odstrzał teraz. A macie za dużo gwiazdek może? Też może. Nie no. Miałam dwie. Nie no, gwiazdki to nie ma sensu. O, karnister, poproszę. Kolejny. Nie, zgubić. Dobra, muszę na razie tutaj oczyścić teren. Teraz muszę wziąć apę na to i zaraz uwolnić samochód. Poważnie przyleciało przez niego? Dobra. O, Rockstar wysyła mi wiadomo, że dodano nowe pojazdy do stron transportu i podróży. Super. No spoko, to o. Tak o 3 dni za późno trochę. Dobra, ja już jadę. Za chwilę tutaj... Masz tam ten ogień już gdzieś jakiś? No mam, ja sobie już tutaj leję. Teżkę robię. Dzień dobry. O. Ja dołączam dobry. Do tego. Dobra. Gdzie to jest? Nie to! Parowo! Stary, jakby się zaczął pijarać? Pomogę ci. Gdzie jest mój kanister? No, mój karnister! Mój kanister zniknął. Mi też zaczęła mnie zaraz policja gonić. Aha. Ej, ale bez jej miałem kanister i cały... Ja też miałam. I nagle zacząłem strzelać z karabinu. Ja nie też. Wiem, jacyś nieprzygotowani jesteście, ja wam podleję. Ej, mój kanister leży tutaj na dole, zobacz. Czasuj się, Ren. Nie mogę, niedostępny jest, żeby mu zadzwonić. Za autami stoi. Dobra. Mój też. Czekaj. Nie widzę go, stary. I czemu one tam leżą? Wsiądź Ren do mojego autka, proszę. I teraz zniknął w ogóle. No nie, wsiądź. Skończył mi się też. Wsiądź, proszę. Dobra, jaramy to. Wsiądź do mojego auta, bo się zniknie. Czemu? Ja też mam gwiazdki, nie. Zajmałem cię, bo mi weszłaś pod ten. No i dziękuję. I teraz Ren, mnie zajmali. Czekaj, bo ci auto weźmę. Strzelałem do policjanta, a jeszcze auta mi biegła. Dzięki. O to chodziło. Pawła wezmą. Czekaj, spokojnie, ogarnę temat. Biegnę z Pawłą, spałuję jej. Ja biegnę między nimi, czemu strzelają do mnie? No. Czekaj, no przesuńcie się, gdzie tu tak dużo policji tu jest. Dobra, chcecie zobaczyć, jak tutaj wysadzamy autka, nie ma problemu. Bilet kosztuje $10. Masakra. Dawaj, szybko. Dawaj, nie, czekaj, 5 przylepnych każdy rzuca. Raz, dwa. Ale się nie chce zacząć palić, wiem, co jest? 4, 5, dobra. Rzucaj 5. 2, 3, 4, 5. Dobra, Ren, rzucaj 5. Rzucaj 5 na swoje. Jak to pika 1, tam głośno. 2, dawaj. 3. Ale daleko poleciało, za daleko, dobra. Jestem gotowy. Dobra, gotowi? 3, 4,
No i bardzo ładnie. Wow. Jej, dalej na przejażdżkę. Pozbywamy się teraz światów i tym symbolicznym akcentem kończymy ten odcinek. No tak. Jak zwykle. Oczywiście. Nie kupujcie tego auta, jest tragiczne dla nas. Na razie, trzymajcie się.